Jasą, witam was wszystkich. Dzisiaj sobota, wieczór, taka dość nietypowa pora. No ale tak się składa, że żech wymienił klocki hamulcowe i z przodu i ze zadku. Jak to oglądał ten film o zamkniętej granicy, no to tam było słychać, że festo już starło i te klocki były do wymiany. Przyznaję się szczerze, pierwszy raz w życiu, że wymienią klocki w hamulcach tarczowych i genau fajnie poszło, ale też dziękuję tam jednemu panu z YouTube rowerowe porady, bo też spojrzał tam na to, jak on to robił, on to tam tłumaczył dość fajnie i oryginał też tak zrobił. Także poszło jak po maśle. W sumie je zaskoczony, że mi to tak dobrze poszło, nie? Pogoda dzisiaj mamy dość fajno. Słuchajcie, 16 stopni. No na razie się jutro wybiorą. No dzisiaj nie ma jakoś tak specjalnie obleczony, zresztą widzicie. Taka rajzeczka po okolicy, żeby sprawdzić, co tam jeszcze jest do poprawienia, a wygląda na to, że nic. No i jeszcze, że wyregulował se przednio przeciepka, ja, żeby to po tym już tak na spokojnie jechać na rajza, a nie tam się kajś denerwować, że mi tam coś kajś tre i nie działo, czy coś tam nie przeciepuje. Bo to już praktycznie, jak się jedzie z takim defektem na rajza, to już no niby nic się nie stanie, ale no, człowiek się denerwuje, że mu tam coś tre. Ja. Słuchajcie, Rostomili Ludkowie, jest taka sprawa dotycząca wszystkich naszych rajzów, bo jak wszyscy wiecie, no jest ta cholerna epidemia tego koronawirusa. Czy koronawirusa, w każdym razie wiadomo, o co chodzi. No i 24 marca 2020, czyli we wtorek jakoś tak, weszło takie rozporządzenie dosyć ważne do nas rowerzystów. Chodzi między innymi o to, że ograniczenia są w transporcie, znaczy się nie w transporcie, tylko w przemieszczaniu się ludzi. I sprawa się tyczy też rowerzystów. Mianowicie jest tak, że na rajza mogą jechać dwaj rowerzyści, którzy nie są rodziną, w odstępach 1,5 metra od siebie. Jak oni to będą sprawdzać, to nie wiem, ale taki jest nakaz. No i generalnie rzecz biorąc, ten nakaz dotyczy osób, które nie są rodziną. Jak są żeście rodziną, mieszkacie w jednej chałupie, bo to jest ważne, to możecie genau jechać wszyscy. A jak nie mieszkacie, na przykład jakby się ktoś chciał z kumplami pojechać, z kamratami, no to jest problem, bo może jechać ino dwóch ze sobą, nie? Także przestrzegajcie tego i ludzie, stosujcie się do tego, bo doprawdy może was spotkać coś nieprzyjemnego w postaci 5000 złotych mandatu. A jeszcze jak macie kwarantanna na przykład, no to już genau w ogóle nie wyłaźcie z chałupy, bo sam jest 30 tysięcy mandatu. Także przestrzegam przed tym, stosujcie się do tego. Dobrze jest też, bo spotkałem się z taką akcją, że rowerzystę policja zatrzymała, nie? I go dają mu że jest zakaz jazdy na rowerze, nie? I że nie może jechać. A on se zrobił tak, że wydrukował se ze stron rządowych takie te roztomajte przepisy, pokazał im i pojechali. Także no jest problem. W ogóle ta zaraza pieruńska się dość rozprzestrzenią. No i nie wiadomo, jak to dalej będzie z tymi naszymi rajzami. Możliwe jest tak, że w ogóle tych rajzów nie będzie.
bo no, ponad 1000 osób już jest zarażonych, także pieruństwo się robi i to nie byle jakie, ale tak jak w Ungodum, jeżeli można, jeszcze jedźcie na rajza, oczywiście przestrzegajcie tych przepisów. Oczywiście ja też nie będę gadać, żeby no tak de facto, żeby jeździć na rajzy, bo jest taką kampanią, żeby zostać w chałupie, nie? Także no tutaj to jest kwestia po prostu tego, czy chcecie, czy nie. Ja nie będę zachęcać, żeby jechać na rajza, czy też zostać w chałupie, no bo w sumie jeżdżę na rajzy i jeszcze no, zostać w chałupie, no to, no to po prostu byłoby nie... No, no. Byłoby to po prostu niepoważne, jakbym tak powiedział, że muszę siedzieć w chałupie, nie? A już jeżdża na rajzy, nie? Dobra, stanąłem, bo tam jacyś ludzie się szwindają. Nie wiem, kto to jest. A ja jestem w Czarnoleśu. Ja sam gnał, że jest w Czarnoleśu. Tu już od tego miejsca są zawrzyte. Sam już robią. Przebudowa tej bany. No i dobrze, niech robią, nie? Gnał. W końcu ta kolej szybkich prędkości będzie tu u nas, nie? No, to jest duma, nie? Ja mam nadzieję, że koronawirus nie pokrzyżuje tych planów. Kurde, taki Korzyńska wyrwany, ja pierniczę. Wiele tu by było drzewa na hajcowani. Kurde, porę zim. Dobre na hajcowani. Święta idą, to prawie gnał goj będzie. Ja, święta. Chyba se ktoś jaja robi. Święta. Świąt nie będzie wielkanocnych. Do kościoła nie chodzimy, bo sam nie wolno nawet. No 5 ludzi ma wstęp do kościoła na mszo. Także no jest... Jest dziadostwo totalne. Takie święta wielkanocne to są największe święta w roku, największe święta chrześcijan. I się robi taki burdel, że się tak wyrażę. Przypadnie. Gdzie na autory szlak trafiło? Kurde. Ale numer. Równie. Jakby się tam dało przejechać. A tam już widać jest zablokowane. Ja jest za brzegu przy banie. Sam powstała nowa druga. Nowa druga, z pewnością druga technologiczna. Ale dość szeroka, 4 metry będzie miała. Ale to tu pewnie będą jeździć te rozmaite maszyny. Tutaj też pozbierali trochę tych wszystkich działek. Dajcie pozór, co tu się dzieje, co tu się już wyrabia. Ja pierniczę. Logry, szwele. Kiedyś pierun ostatnio podpolił tutaj szwele. Nawet w urzędzie miasta w Czechowicach było ostrzeżenie, żeby tych szwelów nie dawać do ogrodu, bo stanowią zagrożenie do środowiska naturalnego. No ja się tak pytam, że skoro one w ogrodzie stanowią zagrożenie do środowiska, no to jak są na kolei, to nie stanowią zagrożenia do środowiska, bo niby, że są naszącone tymi rozmaitymi pieruństwami. I właśnie, jak se weźmiesz do ogrodu, to one stanowią zagrożenie do środowiska, a jak se leżą na kolei, to nie stanowią.
A przecież i tu są na ziemi, nie? Aha, dojeżdżamy do ulicy Korfantego. No. Kurde, jak to fajna trasa na tych ulicach się robi. Jakiś, nie, myślałem, że to słupek, a to jakiś baniuk był. Wiernie, kurde, tu jest niebezpieczne. Oryginału nie widać. To już go nie dali. Chyba nas służody nie pogoni. Kurde, ale tego tu drży. Ja pierdolę. Ale dobrze, niech robią. Widzicie, płoty porozwalane. No, aha, ta druga teraz tak troszkę słońca. Ja, bo tutaj będą tory jeszcze dołożone. Ponoć. Już widać, frakcja w jednym miejscu zebrano. Już glajzy wyciągnięte. No, tutaj są taki jakiś listawek. I go troszkę przysypali. Tu już się robi jakaś druga. Aha, dynał tu była asfaltówka. Aha. To tu zagrodzimy. Asfalt zebrany. Dynał zagrodzimy. Kurde, ale rewolucja tu jest. Ja pierniczę. Może by taki drugi były, żeby to tak zostawili, żeby tu jeszcze jakieś asfalty położyli, to będzie super. Podejrzewam, że to jest tylko do tych maszyn wszystkich, nie? Co tu by najeżdżą. I tutaj trzeci tor jeszcze będzie, bo tu są... Właściwie nie, tu są już trzy, a pewnie jeszcze czwarty będzie. No pierniczo, ale tego tu nie zbliżamy. Normalny krajobraz się zmienił, nie do poznania. A tam idzie ściosane. Ja. Aha, to tu będzie takie pewnie składowisko tej ziemi. Jak pierniczo. Jadę z koksem równo. Maszyny stoją. Fajnie. Ja, tutaj ktoś się zapomniał koguta na koparce wyłączyć. Nie wiem, czy to jest koparka, czy tam już jest trochę cima i nie widzę. Nie, to jest walec. Walec. Tu jest nastawnia na ochodzy. Tak to się tu nazywa. Tu ginał je i łownica zaraz. Ponoć, że ta nastawnia, co tu jest, to ona ma być z walunu. Ja. Wyjada taką drogą technologiczną, która tutaj powstała w związku z tym remontem. Remontem. Ja by tego nie nazwał remontem, bo to jest przebudowa tego wszystkiego. Łodzie diobli. No, jakby to taka droga została koło tego tutaj, koło tej bani, to będzie super droga z Miliardowic na Czechowice. Kurde, to będzie no, skrót piorunowaty. A to jak ginał prosto. Ja, tam już nie widać nic. Przy kościele naszym Miliardowickim, no słuchajcie, no te regulacje związane z tym całym wirusem dość potężnie skomplikowały życie religijne. No 5 osób może być na mszy. Tam wiszą te rozporządzenia biskupa.
bielsko-żywieckiego, także nie wyobrażam sobie Wielkanocy bez udziału we mszy. Ja sobie tego nie wyobrażam po prostu. W ogóle, żeby do kościoła nie chodzić, to te też sobie tego nie wyobrażam. Tutaj są msze transmitowane na stronie parafialnej www.miliardowice.com. Także no, tylko tyle nam pozostaje. Do odwołania wszystko obowiązuje. No, 5 ludzi może być w kościele. No, nienormalna sytuacja. No, ale tak to niestety wszystko teraz wygląda. Niby się nie mają gromadzić ludzie, a sam łebu nie siedzą w parku. Ja już zaginął przy chałupie. Jada dudum, bo już koniec tego, a się mi bateryjka rozładowuje. A miesiączek ginał świeci. No i cóż, no i czymcie się ludkowie. Nie dajcie się tym pieruńskim wirusom. Ja też się nie dum. Zresztą ja też ograniczył wyłażenie chałupy, bo się ograniczyły no do jazdy do roboty, do sklepu, no i na rajza. Oczywiście rajza z dala od ludzi. Także no, czymcie się. Kiedy będzie następna rajza, tego to nie wiem. Bo te rozporządzenia się zmieniają. Także trudno mi powiedzieć, kiedy będzie następna rajza. Ja czymcie się, zdrowo, cześć.